Czekamy na Was. Dobry wieczór. O, kogo ja widzę? Ale to ja jestem Afanaski dzisiaj. Tak wyszło, no ale Będą cóż. dwie Afanaski. Dwie Afanaski. Los bywa przewrotny. Dobry wieczór. No nie, nie rób tego. Nie, potrzebujemy Twojej siły i mocy. Ja za głośno. Dobry wieczór. I to jest już ostatni webinar z cyklu dla najmłodszych, juniorowaty. I co na nim będzie, co się wydarzy, to Ania opowie, tak naprawdę. Bo ona jest dzisiaj tą Tak. liderką tego spotkania. Dzień dobry, a właściwie bardziej dobry wieczór. Najpierw popatrzymy sobie na kilka jeszcze takich propozycji krótkich, offline'owych, a później przejdziemy do pracy w aplikacjach i na komputerze. Krzyś przybliży Scratcha Juniora i jeszcze taką fajną apkę Bit by Bit. Czekamy jeszcze chwileczkę, czy już będziemy zaczynać? Myślę, że zaczynajmy. Jak ktoś się spóźni, to wejdzie w trakcie. Już, już. A więc tak, na początek zaczniemy od klocków. Klocki dzieci lubią, klocki dzieci znają, klocki są łatwo dostępne, są w domach, są w przedszkolach, są często też w szkołach. Ale takie klocki możemy sobie też świetnie wykorzystać do zabaw z kodowaniem. I tutaj mamy taką propozycję. Moje dzieci są malutkie, więc my zaczynaliśmy od segregowania klocków. Na początku dzieliły je na kolory. Później podawałam im informację, jaki ma być kolor klocków i jaka ma być ich liczba. Liczbę wskazywały tabliczki z konkretami. No i ich zadaniem było wskazać odpowiednią liczbę klocków w odpowiednim kolorze. Kiedy to już sobie przećwiczyliśmy, kiedy sobie z tym dobrze radzili, to przeszliśmy do pracy z kartami, na których dzieci odwzorowywały konkretny układ klocków. Miały podany taki kod z klocków i ich zadaniem było ułożenie na drugiej pustej planszy. Żeby było łatwiej, na początku układały na obrazku. Na obrazku białego klocka układały biały i tak dalej, i tak dalej. A następnie przekładały to na planszę pustą. Ja troszkę wybrałam za trudne na początek plansze, bo było tych klocków chyba 5, 6 czasami. Dla takich przedszkolaków małych, jak moje, 3-letnie, wystarczyłoby spokojnie na początek 2-3 klocki do ułożenia. Więcej było trudno. Natomiast jeśli macie dzieci starsze w wieku szkolnym, to możecie sobie tutaj poszaleć. Taką planszę też można zrobić sobie składającą się z większej ilości pól i wtedy zadanie będzie trudniejsze. Możemy klocki wykorzystać sobie też do wyszukiwania elementów identycznych jak te wskazane. Czyli szukamy, gdzie mógł się skryć nasz kod. Podajemy jakiś fragment ułożony na takim naszym małym, podzielonym na kwadraciki polu. Tutaj widzicie, po przekątnej ułożyłam kod, jest żółty, czerwony, niebieski. I do tego są zestawy ułożone z 9 klocków. Ich oczywiście może być więcej, wtedy będzie fajniejsza zabawa. I zadaniem dziecka jest wskazanie, w którym z tych układów skrył się nasz kod. Możemy też zaczynać oczywiście od mniejszej ilości elementów, później zwiększać sobie liczbę elementów. Tutaj mamy z czterema.
I dla niepoznaki akurat w dwóch układach kod się pojawiał. Możemy klocki kłaść prawdziwe na naszym polu, a możemy sobie wykorzystać po prostu ilustrację z klockami. Tutaj mamy zabawę, którą podejrzewam większość osób już zna. Napiszcie proszę, czy wszyscy ją znacie, czy jest ktoś, kto nie zna jeszcze zabawy Mucha, skoncentruj się. Część zna, część nie zna. O, nawet sporo osób nie zna. Okej, to skoro sporo osób nie zna, to tak szybciutko powiem, o co chodzi. Na środku planszy mamy muchę i ta mucha będzie się poruszała w ten sposób, jak my jej będziemy kazali. Kiedy mucha opuści planszę, trzeba szybciutko krzyknąć, że mucha wyszła. W waszym przypadku oczywiście nie krzykniemy, tylko możecie napisać, że mucha wyszła. Spróbujemy na tej większej planszy taki króciutki przykład. Gotowi jesteście? No to startujemy. Mucha do góry, mucha w prawo, mucha w prawo, mucha do góry, mucha w lewo, mucha w lewo, mucha w lewo, mucha do góry, mucha do góry, mucha w prawo, mucha w prawo, mucha w prawo. Nic nie piszecie, albo ja nie mam podglądu na czat, bo mucha wyszła już dawno. A, piszecie jeszcze cały czas, że nie znacie. Tak, do wersji trudniejszej też zaraz dojdziemy. Taką muchę możemy oczywiście kierować nie tylko za pomocą pojęć góra-dół, prawo-lewo, możemy sobie zamiennie używać stron świata, wschód, zachód, możemy używać komend w języku angielskim, pełna dowolność. Generalnie chodzi o to, żeby wskazywać drogę muchy, a druga osoba lub cała klasa śledzi tą drogę i w momencie, kiedy mucha opuści planszę, wtedy dają znać, że mucha wyszła. Możemy sobie troszkę to utrudnić, wprowadzając pola, które będą zmieniały ruch muchy. Jeśli mucha stanie nam na takim oznaczonym polu, to wtedy zamiast poruszać się w taki sposób, w jaki jest komenda, czyli na przykład do góry, porusza się na opak, czyli odwrotnie, zamiast pójść do góry, pójdzie na dół, zamiast pójść w prawo, przesunie się w lewo. W ten sposób mamy wersję troszkę trudniejszą, łatwiej można się pogubić. Taka wersja w przedszkolu raczej się nie sprawdzi. Dla dzieci będzie za trudna, natomiast w szkole myślę, że jak najbardziej będzie ok. Na bazie zabawy z muchą możemy sobie zrobić jeszcze trochę innych zabaw. Tutaj akurat mamy już pomału, zbliżamy się w ten okres taki typowo przedświąteczny i tutaj zamiast muchy mamy bałwanka. Dodatkowo wprowadziłam sobie na górze i na dole parę obrazków i zasada dokładnie taka sama. Kierujemy ruchem bałwanka. Kiedy bałwanek wyjdzie przy polu, za którym nie ma żadnego z obrazków, to wtedy zwyczajnie mówimy, mucha wyszła. Natomiast jeśli wyjdzie na pole z obrazkiem, to mówimy nazwę obrazka, na którym nasz bałwanek się znajduje. Tego typu plansze możemy sobie wykorzystać jeszcze do innej zabawy, czyli na przykład poprosić dzieci, żeby wskazały, jaką drogą pójdzie bałwanek, żeby doszedł do prezentu. W jaki sposób można pokierować bałwankiem, żeby doszedł do prezentu, lub w jaki sposób można pokierować bałwankiem, żeby doszedł do renifera. Oczywiście tych dróg będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo. Każda droga, która doprowadzi bałwanka do renifera, będzie jak najbardziej dobrą odpowiedzią, chyba że dodatkowo wprowadzimy warunek, że ma być to na przykład droga najkrótsza.
I tu mamy jeszcze jedną propozycję takiej prostej do zrobienia planszy do kodowania z dziećmi. To już propozycja dla dzieci, które są na etapie dodawania, odejmowania. Oczywiście tutaj jak duże będą te liczby, no to decydujemy się w zależności od możliwości dzieci, od wieku, od ich poziomu rozwoju. I teraz chciałabym, żebyśmy wszyscy się chwilę pobawili i zacznijmy od tej planszy po lewej stronie. Zadanie jest następujące. Widzicie tutaj tą zieloną flagę na takim żółtym tle? To jest start. Z tego kwadracika będziemy ruszać. I zadaniem jest dojście do piętnastki, najkrótszą drogą. Jeśli mijamy cyfrę z plusem z przodu, to dodajemy, jeśli z minusem, to odejmujemy i musimy tak zakodować drogę, żebyśmy doszli do piętnastki. No to proszę, ja będę patrzyła na czacie, jakie macie pomysły, w jaki sposób można się przemieszczać od tej flagi, żeby dojść do liczby 15. Okay, prawo, prawo. Prawo, prawo. Prawo, prawo, prawo. Góra, góra, góra. Świetnie. Na początku mamy 0. To się zgadza. Tak. Tak, to będzie wskazana tutaj przez kogoś droga, czyli przez dziewiątkę przechodzimy, przez jedynkę, przez piątkę i jak najbardziej w ten sposób uzyskujemy piętnastkę. Dobrze, to było zadanie łatwe. Oczywiście możemy sobie tutaj zakodować dowolną liczbę i szukać dojścia do dowolnej liczby. Przejdźmy do tej planszy po prawej stronie. Teraz ja będę wskazywała drogę, którą będziecie podążać. Stoimy oczywiście na starcie. Na starcie mamy 0 i idąc drogą będziemy dodawać albo odmawiać. Jak dojdziemy do celu, to napiszecie, ile udało wam się tam po drodze wyliczyć, jaka liczba nam wyszła. Czy wszyscy są gotowi? Napiszecie mi, czy już możemy zaczynać. Tak. Tak, no to świetnie. Ok, stoimy na starcie, zaczynamy od zera i proszę, wędrujemy w prawo, do góry, w lewo, do góry, w prawo, do góry, w lewo, do góry, w lewo, do góry, w prawo, w prawo, w prawo i koniec. Jaką mamy liczbę? Ojej, jak wy szybko liczycie. Oj, Asia, Asia, musisz ćwiczyć. Większość osób mówi, że 41. Przyznam szczerze, że ja po drodze nie policzyłam, więc co, zawierzymy większości, tak? No to zrobimy sobie jeszcze jeden szybki przykład i przechodzimy dalej. Stoimy na starcie, zaczynamy od zera. Do góry, w prawo, do góry, w prawo. W prawo, do góry i koniec. O, tutaj widzę, mamy zdania podzielone. Krzyś, liczyłeś? Apanaski policzyła, ale Apanasce wyszło 0, więc... Troszkę mnie to niepokoi, bo większość jednak podaje inne wartości. No.
No nic, trzeba będzie to sobie jeszcze na spokojnie, za szybko, no bo to generalnie chodzi o to, żebyśmy tak w miarę szybko dodawali. Natomiast rzeczywiście jak będziecie bawić się w takie zabawy z dziećmi, no to musicie to tempo dopasować do ich możliwości, żeby miały rzeczywiście możliwość policzenia i podania właściwego wyniku. Jeśli się pospieszycie, tak jak ja się pospieszyłam, to rzeczywiście może być tutaj problem. Kasiu, moje trzylatki tak szybko nie liczą. Nie, to taka plansza specjalnie dla Was przygotowana. Moje trzylatki są na etapie przeliczania do 3, 4, 5, tak standardowo idziemy tutaj. I jeszcze jedna wersja, propozycja prostej planszy, takiej przeznaczonej do kodowania. Tutaj zamiast startu mamy Mikołaja. Mikołaj nam będzie wyznaczał start. Zamiast mety mamy choinkę. I możemy sobie zaproponować, właściwie nie sobie, tylko dzieciom, różne ćwiczenia. Czyli przejście Mikołaja do choinki, ale w taki sposób, żeby wprowadzić im pewne warunki. Czyli na przykład Mikołaj będzie szedł do choinki tak, żeby zebrał wszystkie bombki, ale zaczynając od najmniejszej, wzrastająco do największej i dopiero wtedy Mikołaj może już dowędrować do swojej choinki. Lub możemy poprosić, żeby taką drogę ułożyły taki kod, żeby Mikołaj zebrał na przykład tylko niebieską bombkę lub tylko największą bombkę, ewentualnie 3 bombki. Tutaj możliwości jest dość sporo. Do takiej planszy potrzebujemy jeszcze strzałeczki i wtedy dzieci za pomocą strzałek układają drogę Mikołaja, którędy ten Mikołaj może sobie powędrować, żeby udało mu się pozbierać to, o co je poprosiliście. Tutaj jeszcze mam taką małą propozycję dla małych miłośników szachów. Do zabawy wykorzystujemy sobie wtedy planszę szachową, może być normalna szachownica i też za pomocą strzałek nie widać, natomiast to są normalnie podobne strzałki, tak jak tutaj. Jak będą wyglądały, to nie ma jakiegoś większego znaczenia i możemy umówić się, że dziecko za pomocą strzałek przedstawia ruch skoczka albo ruch wieży. Wtedy sobie łączymy troszkę kodowanie też z takimi procedurami podpiętymi do każdej bierki szachowej. Pójdźmy dalej. A więc tak, teraz będzie taka mała zagadka dla Was. Pod koniec XIX wieku narodziło się nowe medium. Dzieci natychmiast straciły dla niego głowę, co przeraziło dorosłych. Pochłonięci nim młodzi ludzie na całym świecie zaczęli poświęcać mu bardzo wiele czasu, jednocześnie ignorując dorosłych. Jak myślicie, co to było za nowe medium? Tutaj Agnieszka mówi, że to był telefon, Emilka internet, Martynka tablet, internet. Ja tak tylko przypomnę, że mówimy o końcu XIX wieku. Co to mogło być? O, tutaj pięknie Katarzyna jest blisko, napisała, że to była książka. To była powieść. Pojawiła się powieść. Dzisiaj dla nas jest to niewyobrażalne, że rodzice, dorośli mogli być przerażeni tym, że dziecko czyta powieść. Bo w dzisiejszych czasach jest to raczej pożądane, jeśli dzieci czytają książki, tak? Więc mamy lektury, zachęcamy do czytania.
na różne możliwe sposoby, a wtedy było wielkie przerażenie. Wielkie przerażenie, co się dzieje, że dzieje się coś niedobrego. Dlaczego tak się działo? Dlatego, że pojawiło się coś nowego. I zazwyczaj, kiedy mamy styczność z czymś nowym, to budzi w nas pewną obawę, pewien lęk i wypieramy to, nie chcemy z tego korzystać. Natomiast jak później się okazało, wcale ta powieść to nie było nic strasznego. Podobnie może być też z nowoczesnymi technologiami. Książkę, to jest fragment z książki Cyfrowi Rodzice, tą książkę poleciła mi Karolina Żelazowska, to jest trenerka mistrzów kodowania. To jest książka, którą śmiało możecie polecić rodzicom. Rodzicom, którzy są sceptycznie nastawieni do wprowadzania elementów nowoczesnych technologii na zajęciach, do zajęć tabletowych. Myślę, że jeśli przeczytają, to troszeczkę ich spojrzenie może się zmienić. Wam również będzie łatwiej później z nimi rozmawiać, wytłumaczyć im, że to nie jest nic strasznego. No bo popatrzcie, podobna sytuacja jest z samochodami. Kiedyś samochody jeździły wolno, mamy teraz coraz lepsze, coraz szybsze samochody. I to nie znaczy, że ponieważ są niebezpieczne, bo szybkość wzrasta, to my rezygnujemy z nich, nie jeździmy samochodami, chodzimy na piechotę. Nie, absolutnie nie. Raczej inwestujemy w bezpieczeństwo. Mamy przepisy drogowe, których powinniśmy się przynajmniej trzymać. Samochody wyposażone są w poduszki powietrzne. Jest tych poduszek coraz więcej. Jeśli przewozimy dzieci, to dbamy o to, żeby jeździły w fotelikach samochodowych. Te foteliki też są o coraz bardziej rozbudowanych konstrukcjach, coraz bezpieczniejsze, więc nie rezygnujemy z czegoś nowego, tylko staramy się tak z tego korzystać, żeby było jak najmniej szkód, jak najwięcej pożytku. I pracując z małymi dziećmi, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, też istotne jest, żeby zrobić to po prostu w sposób odpowiedzialny, żeby towarzyszyły temu też wspólnie ustalone zasady. Ja akurat pracuję z małymi dziećmi, więc kiedy w tamtym roku wprowadzaliśmy zasady tabletowe, to wyglądały mniej więcej tak, że przede wszystkim dzieci pracowały tylko konkretnie w tych aplikacjach, które były wskazywane, które wykorzystywaliśmy na danych zajęciach. Pod koniec pracy mieliśmy umówiony taki sygnał, pozytywkę, która odliczała im ostatnie 2 minuty korzystania z tabletów, więc nie było też takiego momentu, że ja mówiłam koniec i wtedy zabieraliśmy im raptownie, tylko miały jednak ten moment na spokojne dokończenie swojej pracy i w ten sposób uniknęliśmy jakichś kłótni, rozpaczy, że jak to trzeba oddać. Nie było z tym najmniejszych problemów. Tablet też nigdy nie był przez nas stosowany jako narzędzie do wynagradzania czy karania. Nie było nigdy sytuacji, że kiedy gdzieś tam po prostu zachowywali się nie tak jak powiedzmy powinni, to ktoś im groził, że dzisiaj nie będzie zajęć z tabletami, czy nie? Nie, absolutnie. Tablet to jest normalne narzędzie wykorzystywane do celów dydaktycznych i traktujmy je podobnie jak każde inne, bez wielkiego efektu wow, jeśli jest po prostu potrzebny, jeśli dana aplikacja przyda nam się w przeprowadzeniu zajęć, dzięki niej możemy osiągnąć jakieś fajne cele dydaktyczne, no to wtedy po prostu po niego sięgamy. Jeśli nie ma takiej potrzeby, jeśli możemy w inny sposób, to też nie jest tak, że za każdym razem wyciągamy tablet i używamy do wszystkiego tablet, czy jest taka potrzeba, czy nie. Kiedy jest, używamy, kiedy nie, to nie.
Więc tutaj też spokojnie można rodziców uświadomić, że to nie jest tak, że to dziecko większą część czasu w szkole czy w przedszkolu spędza przy tablecie. Na pewno to jest zdecydowanie okres niedługi, a szczególnie w przedszkolu to są naprawdę takie aktywności rzędu 15-20 minut. Jeśli rodzice sceptycznie są nastawieni do tego typu zajęć, to chyba najłatwiej będzie zwyczajnie ich zaprosić na takie zajęcia i pokazać im, jak wyglądają, jakie wspólnie ustaliliśmy zasady, jak przebiegają takie zajęcia, z których aplikacji korzystamy, pozwolić im też po prostu sobie pograć, czy pobawić, czy popracować z takimi aplikacjami. Pokażmy im programy, strony wykorzystywane na lekcjach i zazwyczaj wtedy, kiedy zobaczą, jak to wygląda, to nie ma problemu. Nie ma problemu, kiedy już poznają, co to jest, to i te obawy się zdecydowanie wtedy zmniejszają. Tutaj widzę, piszecie o środkach finansowych na tablety. Tak jak ktoś tutaj widzę zaproponował, jednym z rozwiązań, pewnie takim, które się lepiej sprawdzi w szkole niż w przedszkolu, jest ustalenie jakiegoś dnia, kiedy dzieci przynoszą tablety z domu. Oczywiście nie muszą przynosić wszystkie dzieci tabletów, bo też jedną z zasad, którą się kierujemy, jest to, że staramy się, aby przy jednym tablecie pracowało dwoje, troje dzieci, żeby nie było takiego efektu. Jedno dziecko tylko na swoim tablecie coś tam sobie robi, tylko jeśli jest taka możliwość, to raczej tutaj dążymy do współdziałania między dziećmi i fajnym rozwiązaniem jest, kiedy na jednym tablecie pracuje dwoje, troje dzieci. Myślę, że to jest taka liczba optymalna. Więc naprawdę na taką grupę około osób, jeśli będzie tych tabletów około 8, to już będzie bardzo, bardzo, myślę, optymalnie. Niektóre, tu zaraz przejdziemy do aplikacji, natomiast bez problemu są też odpowiedniki tych aplikacji na komputery, więc w szkołach zazwyczaj jakiś dostęp do komputerów jest. Domyślam się, że pewnie w różnych różnie wygląda i nie wszędzie jest różowo. Natomiast na początek to myślę można albo z komputerów korzystać szkolnych, albo spróbować zgromadzić właśnie na zasadzie, że przyniosą dzieci około, myślę, nawet przy 5 tabletach już można sobie jakoś fajnie to wprowadzić na zajęcia. A kiedy pomału zobaczą rodzice, że taka praca podoba się dzieciom, że przynosi fajne efekty, rezultaty, to może wtedy łatwiej będzie też przekonać do zakupu i gdzieś poszukać tych środków. No i tak, tu mamy takie podstawowe aplikacje do nauki kodowania, które można śmiało polecić. Wiem, że był webinar, chyba jeśli się nie mylę, Oswajamy programowanie, gdzieś na samym początku, pewnie w okolicach wrzesień, październik. I tam niektóre z tych aplikacji były omawiane dokładnie. Więc te sobie pominiemy. Jest nagranie dostępne, więc gdyby ktoś był zainteresowany, będzie mógł sobie je odtworzyć i posłuchać. A dzisiaj tak bardziej dokładnie skupimy się na Scratchu Juniorze i na takiej aplikacji Bit by Bit. Jeśli chodzi o Scratcha Juniora, o tym pewnie za chwilę powie Krzysztof, pokaże jak to zrobić, ale pomimo, że jest to typowo tabletowa aplikacja, to sposobem można też ją zainstalować sobie na komputerze. Więc ja teraz oddam. A jeszcze poczekajcie, czekajcie.
Nie, jeszcze sekundkę, jeszcze nie oddam głosu Krzysiowi, jeszcze chwilę będzie musiał zaczekać, a ja jeszcze tylko pokażę, jak my przechodziliśmy sobie od pracy na dywanie do pracy w aplikacjach tabletowych. Zanim zaczynaliśmy właśnie pracę z apkami, to na początku przerabialiśmy sobie zasady, sposób tworzenia kodu w tych aplikacjach tak całkowicie offline'owo. Czyli zwyczajnie bawiliśmy się na dywanie, dzieciaki były bohaterem danej aplikacji i po kolei przeżywały to, co później ten dany bohater w apce. Tutaj miały za zadanie wyzbierać wszystkie uśmiechy. Na początku pracowaliśmy na takich najłatwiejszych poziomach. Tutaj układa Michał i Lenka, jeszcze nie ma warunków, jeszcze nie ma powtórzeń. Tutaj musimy się wykazać tylko znajomością kierunków na razie, ale potem z czasem nam dochodziły już i warunki kolorowe, i wprowadzaliśmy pomału pętlę, więc kiedy dzieci siadały już do tabletów, były zaznajomione ze sposobem tworzenia kodu i sobie później radziły bardzo fajnie. W ten sposób też ta praca tabletowa była krótsza, no i też uniknęliśmy lasu rąk z prośbą o pomoc, bo gdzieś tam się nie udało zebrać któregoś słoneczka. Większość wiedziała, jak to zrobić, radzili sobie już bardzo, bardzo dobrze. Pojedyncze osoby, które potrzebowały pomocy, to wtedy ja też bezproblemowo mogłam im poświęcić czas, ponieważ, tak jak już mówiłam, reszta grupy radziła sobie całkiem okej. My bawiliśmy się na macie, natomiast takie offline'owe wprowadzenie do Codeable można zrobić chociażby na takich klockach. Tutaj jest taka, jak mamy takie guziczki, i też można bezproblemowo ułożyć sobie taką drogę z guziczków. Równie dobrze można ją ułożyć ze zwykłych guzików i też się bawić w ten sposób. Lub też jednym z takich prostych do zrobienia, łatwych rozwiązań będą zwykłe kartki A4 czy mniejsze, ułożone na kształt labiryntu. Można kilka wprowadzić innego koloru, przypuśćmy żółtego, to będą te kartki, które musi nasz bohater zebrać. Jeśli w niektórych miejscach wprowadzimy sobie jeszcze dodatkowy kolor, to wtedy to będzie to miejsce, ten warunek, przy którym będziemy mogli zmienić sposób poruszania. Tylko jeśli takie kartki ułożycie sobie na dywanie, to żeby nie było ryzyka poślizgnięcia się przy poruszaniu się po nich, to lepiej, żeby nie chodziły po nich dzieci, tylko zdecydowanie chyba bezpieczniej będzie wybrać sobie jakąś maskotkę i po prostu poruszać tą maskotką. To będzie nasz przykładowy bohater. I też w ten sposób zupełnie jeszcze bez sprzętu można sobie przećwiczyć tworzenie tego kodu, wprowadzić pomalutku warunki i wtedy nawet jeśli tych tabletów mamy bardzo, czyli jeśli to przykładowo będzie tylko ten tablet taki powiedzmy nawet nauczycielski, to też później możemy sobie wspólnie jeszcze razem utrwalić to w aplikacji. O, tu właśnie jest propozycja, jak może to wyglądać na takich kolorowych kartonikach. Ten okrągły tutaj na niebieskim to jest start. Dojść musimy do tego. Zadaniem naszym jest zebranie wszystkich tutaj akurat niebieskich. No i patrzymy jak taki kod może wyglądać. W Codeable strzałka nie przesuwa nas tylko o jedno pole, tak jak w wielu innych aplikacjach, tylko przesuwa nas do końca linii prostej, dopóki nie ma zmiany kierunku. Więc gdybyśmy tu zrobili strzałkę w prawo, to doszlibyśmy do samego końca. A mamy zebrać kartonik niebieski,
więc musielibyśmy tutaj zmienić kierunek na kartoniku czerwonym. I to jest właśnie warunek kolorowy, i wtedy przy takim kodzie, jeśli będziemy zaznaczać strzałeczkę w dół, to dodatkowo dokładamy czerwoną kropeczkę, czy też taki czerwony kwadracik, i wtedy możemy się tutaj przemieścić. Tak samo jak tutaj byśmy poszli do samego dołu, to znowu nie udałoby nam się niebieskiego zebrać, znowu byśmy go ominęli. My musimy skręcić na zielonym, więc znowu trzeba by było wprowadzić warunek w postaci koloru zielonego. O, Scratch Junior, czyli Krzyś. Znaczy, Krzyś opowie o Scratchu Juniorze. Zostałem dzisiaj Scratchem Juniorem, oprócz tego, że No czytam tak. fanaski. I Asią. Też czasem się tak zdarza. Jeszcze dorzucę troszkę do tej opowieści o tabletach i o tej rozmowie, która się pojawiła. Fajnie, że była i żeście się wymienili też swoimi doświadczeniami, bo myślę, że to jest mega cenne. To jest też tak, że wiadomo, że pracujemy w placówkach, szkołach, przedszkolach, które wyposażenie sprzętowe jest bardzo różnorodne i nie zawsze mamy takie rzeczy. Dlatego fajnie, że sobie radzicie i czasami zapraszacie rodziców albo uczniów, żeby przynosili, więc fajny patent, że tak to działa. Ale też, jeżeli coś pokazujemy, a na ten moment nie jest w naszym zasięgu, to dobrze gdzieś do tego się przygotowywać, iść w tą stronę. Marzyć. Ktoś napisał też o funduszach unijnych albo o konkursach, które się odbywają, i gdzieś tam, jak zauważam po tych nauczycielach, z którymi współpracujemy, to często jest też tak, że prędzej czy później gdzieś zdobywają to, czego potrzebują, bo są po prostu konsekwentni. Ja zresztą w swojej szkole miałem podobnie, że gdzieś dopiero po 2 latach udało się zdobyć tablety, chociaż chcielibyśmy, żeby były wcześniej. Więc korzystamy z tego, co jest. I no i tak, padło pytanie, to od razu mówię. Jak to jest ze Scratchem Juniorem i komputerami? Z Scratchem Juniorem i z komputerami jest tak, że można Scratcha Juniora mieć na komputerze pod Windowsem, ale wtedy, kiedy mamy komputer w miarę nowy, czyli kiedy on ma minimum 2 GB RAMu, wtedy jest OK, bo można zainstalować na takim komputerze emulator. Emulator Androida, systemu Android, czyli tak naprawdę w naszym komputerze możemy symulować urządzenie z Androidem. I dzięki temu można korzystać ze Scratcha Juniora. I dzisiaj, ponieważ pokażę Wam Scratcha Juniora i pokażę Wam bit by bit, to będziecie mogli zobaczyć, jak taki emulator wygląda. I zaraz dam Wam też link do tego, gdzie możecie taki emulator ściągnąć. Więc jeszcze dajcie chwilkę, tylko przerzucę się pomiędzy moimi otwartymi kartami na przeglądarce. I teraz na czacie, proszę bardzo, tu jest emulator. Można go ściągnąć, zainstalować u siebie i później postępujecie w taki sam sposób jak z urządzeniem z Androidem. Otwiera się i mówi Wam: użytkowniku, potrzebuję Twojego maila i Twojego hasła gmailowego. No, podajecie tam, rejestrujecie się tak jak z każdym aparatem, znaczy już nie mam aparatów telefonicznych, z każdym smartfonem i tabletem i wchodzicie, macie swoje konto i dzięki temu ze sklepu Playa normalnie możecie na komputerze korzystać i instalować wszystkie te aplikacje, które są Wam potrzebne, tylko wymagający, tylko musicie mieć sprzęt, który spełnia pewne kryteria. To nie mogą być te 10-letnie, 12-letnie komputery, ale te już nowsze, które mają trochę tego RAMu, spokojnie udźwigną temat. I też w domu, na przykład, jeśli nie macie urządzenia mobilnego albo macie telefon, a niestety na telefonach Scratch Junior nie działa, bo musicie mieć minimum 7 cali. To wtedy możecie sobie popróbować w komputerze. Ostatnio, jak byłem w Łodzi, to prowadziłem zajęcia ze Scratcha Juniora nauczycielami i pracowaliśmy na emulatorze. Nic takiego się nie działo. A jaka jest opłata? Okej, nie ma opłaty. W sensie, że Scratch Junior jest za darmo, emulator też jest za darmo. Jeśli chodzi o Androida, a jeśli chodzi o Linuxa, nie sprawdzałem, chociaż sam mam Linuxa, robię to na Windowsie. Obawiam się, że na Linuxie może być trudno. Takie czary mary. No, może tak być, Ludwika, że będą znały takie czary.
I jak będziesz tam wspierać i im pokażesz, jak zrobić to, jak dorosną i dojrzeją, to pójdzie. Okej, chyba jest czas na to, żeby wam tego scratchera pokazać. Jesteście na to gotowi? To ja tylko wyłączę moderację po pierwsze, żebym widział, co się dzieje z wami. No, bo teraz za chwilkę zrobimy sztuczkę w postaci, udostępnię wam znaczy mój pulpit. Muszę uruchomić jeden programik, który na to pozwala. Odpalam programik. Dobrze, teraz mówię programiku, pokaż wszystkim mój ekran. Mój ekran właśnie teraz się synchronizuje. Trochę chwilę to potrwa. Jeszcze powiem mu cały ekran pokaż wszystkim. Okej, pokazał cały ekran wszystkim. Już jesteśmy i teraz zrobię sobie tak, to ucieknie. O, zobaczcie. Widzicie? Mam w komputerze tableta. To jest właśnie LipDroid. Tableta i na tym komputerze. Mam was na czacie, na podglądzie, będę widział, co się dzieje z wami. Tak, to jest Ewelina. Zdarza się, że na niektórych rozwiązaniach, niektórych producentów albo niektórych wersjach Androida Scratch nie będzie działał. Albo w momencie, kiedy mamy mniej niż 7 cali. Więc ja mam tutaj, tak jak mówiłem, emulatorka i myślę sobie, dobra, no może być trudno, chyba że będziecie w stanie upgrade'ować, czyli zrobić update waszego Androida na wyższy poziom i wtedy może się zdarzyć, że to zadziała, ale to może się okazać, że to jest kwestia nie software'u, czyli nie oprogramowania, a hardware'u, czyli twojego urządzenia, które masz. Może tak być. Okej, odpalam Scratcha. Mamy go, już wcześniej go uruchomiłem, żeby po prostu nie tracić czasu. Jak widzicie, dla tych, którzy jeszcze ze Scratchem Minerem nie mieli do czynienia, mamy tutaj Scratcha. I to, co jest fajne, kiedy bawicie się z dzieciakami i bawicie się na kratownicy, na planszach, na kafelkach, nawet na kartkach A4, to często robicie takie zadania, że dzieciaki programują jakąś postać, jakiegoś pionka, jakiś obrazek, który gdzieś się przemieszcza. Na przykład weźmy sobie muchę. Muchę też można zaprogramować. I teraz ta mucha na tej kratownicy to jest duszek, to jest obiekt, który programujecie. A w Scratchu ten duszek to na ten moment jest kod, którego widzicie. Mam nadzieję, że go widzicie. Druga rzecz to ta cała mata albo ta plansza, w której jesteście. O, tutaj się coś, zobaczę, coś piszecie. Dziękuję, że dajecie znaki. Ta plansza, to miejsce, w którym duszek będzie realizował swoje zadania, to jest scena. I tak naprawdę scena to też jest ta kratownica, szachownica, plansza, część na naszym korytarzu, gdzie mamy wyklejone jakieś kratki, albo gdzie korzystamy z kafelek. To jest scena. I to od razu fajnie pokazuje to połączenie, że zabawa offline'owa, zabawa bez komputera pozwala bardzo fajnie potem łączyć świat komputerów, świat programowania, bo jesteśmy w stanie łączyć to, co dzieciaki będą robić z tym doświadczeniem, które zgromadziły. I to jest mega i naprawdę fajnie to działa. Ania 2.1 pisze, że dzieci wolą na urządzeniach. Ja powiem, że mamy naprawdę bardzo różne doświadczenia, bo dzieciaki uwielbiają grać i uwielbiają zabawy i zdarzyły mi się takie lekcje, albo obserwowałem też takie zajęcia, na których, kiedy dzieci dostały informację, chcecie dokończyć pracę z naszą grą, czy chcecie iść na tablety albo na komputery, to wybierały najpierw zakończenie gry bez komputera, więc to jest kwestia też pewnie i dzieci, i pewnej dynamiki tego, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, więc naprawdę to nie jest takie oczywiste. Ale teraz jesteśmy w świecie Scratcha Juniora, mamy tego ducha. Pod spodem macie różne szufladki, szufladki w różnych kolorach. Teraz zmieniam kolor na żółty, fioletowy, zielony, pomarańczowy. I to są szuflady, w których mamy różne klocki, które pozwalają nam tworzyć
proste przepisy, czyli proste skrypt na to, jak nasz duszek ma się zachowywać. Jeszcze pozwólcie, że znowu dygresja. Jak mówiliście o tych tabletach i Ania 2.1 też tutaj pisze, nie wszyscy mają tablety, to szczególnie w przedszkolach, ale myślę, że w klasach 1-3 też. Nie trzeba dążyć do tego, żeby jedno dziecko miało jeden tablet. Że spokojnie, bardzo wartościowe jest to, kiedy na parę, a czasami na trójkę jest jeden tablet i można w taki sposób pracować i gdzieś tak też to rekomendujemy, że praca w parach naprawdę jest owocna, w trójkach też, tylko trzeba fajnie, że tak powiem, sobie to poukładać, kto jest driverem, czyli kto akurat obsługuje tablet, kto jest nawigatorem, wspomagaczem, kto pomaga. Kolory szuflad. No dobra, mamy tak, a mam nadzieję, że to widać. Żółty kolor to są takie klocki startowe, które pokazują duszkowi, kiedy ma zacząć. Czy kiedy uruchomimy sobie program, czy wtedy, kiedy dotkniemy duszka, czy wtedy, kiedy inny duszek dotknie innego duszka, czy jak przyślemy jakąś wiadomość, odbierzemy wiadomość, to wtedy się zaczyna. Niebieskie to jest ruch, tak jak skraczył seniorze. Więc mamy prawo, lewo, góra, dół, obróć w prawo, obróć w lewo. Tam i w skraczył seniorze jest fajnie, bo łączą się z systemem naszym miary zegarem. Mamy 12-godzinny, więc żeby zrobić obrót 360 stopni, trzeba mieć 12 obrotów, wtedy mamy 12 godzin i 360 stopni. Dokładnie, Ania, tutaj dodaję od razu, widzę, wsparcie mam na czacie, dzięki. Fiolety to powiększanie, zmniejszanie, możliwość mówienia. W ogóle to zrobię tak, że się z wami przywitam, dobra? Wyciągnąłem sobie zielony, znaczy przepraszam, fioletowy. Napiszę. I mały zawias. Dobra. Okej. Już lepiej. Cześć webinarowcy. Dobra. Jest napisane. Cześć webinarowcy. I też się przywitał, zrobimy sobie krótki program. Zielona flaga na początek, to jest start. To jak ja tu mówię, to jest ta wielka litera. Wrzucam, żeby nasz kotek powiedział cześć webinarowcy. I na koniec czerwony, nie byliśmy w czerwonej szufladzie, albo kropka, która oznacza koniec skryptu, koniec naszego przepisu, albo mamy też możliwość zapętlenia w formie zawsze, że on będzie cały czas to powtarzał. Teraz uruchomię wam tego Scratcha na całym ekranie. Widzicie kota? Tylko kota, prawda? No i on się grzecznie z wami przywita. Cześć webinarowcy. Dobra, zostały nam pozostałe rzeczy, o których Ania już napisała. Zielony. To są dźwięki, można nagrywać dźwięki, kiedy mamy dostęp do mikrofonu, zachowywać je, w związku z tym można spokojnie robić jakieś sekwencje związane z animacjami, kiedy inscenizujemy jakieś historie, ilustrujemy jakieś teksty, które dzieci przeczytały. To się fajnie sprawdza i nie trzeba jakichś bardzo zaawansowanych rzeczy w Scratchu zrobić, żeby to fajnie zadziałało. Mamy pomarańczowy, czyli możliwość powtórzenia, możliwość kontroli czasu. Tak, Grażyna. Maluszki to wykonają. Kwestia przygotowania i Ania mówi, że Scratch Junior jest już od 3-latków i to udowadnia cały czas, ale spokojnie, 5-latki już w ogóle bez problemu. Tylko oczywiście trzeba to zrobić fajnie, metodycznie, po kolei. Gdzieś uczyć ich pewnych sekwencji, pewnego sposobu myślenia i powoli też uczyć tego, w jaki sposób można te duszki programować w Scratchu. Więc to spokojnie jest możliwe. Okay. Usunę teraz ten skrypt, który zrobiłem. Ciach, nie chcę go. I to są piktogramy, dokładnie, nie trzeba czytania. Ponieważ jesteśmy razem, jest trochę przedświątecznie, to może zróbmy sobie jakiś projekt bardzo prosty, okołoświąteczny. Dobra.
I może macie jakieś pomysły? Co zrobić? Pokażę wam najpierw jeszcze galerię różnych duszków. Ja klikam na plus pod kotem. Okej, Mikołaj rozdaje prezenty. Fajnie. Zobaczmy, czy mamy tu jakiegoś Mikołaja. Szukamy, szukamy. Jest czarodziej, dobra. Biorę czarodzieja. Jesteście, macie świetną uwagę. Ja go jeszcze nie zauważyłem. O, dobrze, mamy takiego po prostu czarodzieja Mikołaja. Można go przemalować. Jasne, przemaluję. Postaram się. Czerwony kolor. O, proszę bardzo. Takiż to Mikołaj, piękny. Ania chciała, żebym narysował, ale nie będę rysował. Bo wiecie, to by Mikołaja niestety nie przypominało. Teraz już jest lepszym Mikołajem. Mogę, Aniu, jeszcze zrobić tak, że dam mu takiego porządnego pompona, żeby wiadomo, że to jest Mikołaj. Tutaj. Pompon po prostu będzie piękny. O, jest pompon, wtedy jest Mikołaj. Nie, tutaj nie można wziąć duszka ze świata zewnętrznego. To nie jest Scratch Senior, ale jeżeli pracujecie na tablecie, to możecie wtedy po prostu zrobić zdjęcie dowolnej rzeczy i możecie je umieścić w Scratch Juniorze. To jest fajne. Dokładnie tak. Worek, nie będę go obciążał, zadbam o BHP tego Mikołaja. Mamy Mikołaja. Jak nie chcemy już kota, to przytrzymujemy dłużej kota i pojawił nam się X. Widzicie? X, który pozwoli mi po prostu go usunąć. Tak, Maria? Bo po prostu PHP jest bardzo ważne, ergonomia pracy, należy o tym pamiętać. Wiecie, dbać o kręgosłup. No dobrze, nie zbaczajmy z toru. Mamy naszego Mikołaja. Chcemy, żeby nasz Mikołaj dawał prezenty. Ale on też, myślę, że zanim rozda te prezenty i po sobie je zostawi, to myślę, że zróbmy, żeby się trochę poruszał, ok? Prosty sposób to robimy. Jak rozpoczynamy program? Zielona flaga. A, chcecie tło, bo chcecie, żeby było ładnie. I chcecie ho, ho, ho. Dobra, podążam za wami, to jest wasz projekt. Więc nie będę mówił, a zrobię inaczej, bo wy tu teraz jesteście szefami, a jestem tylko tym, który tutaj jest programowany przez was. Więc już zaraz zmieniamy tło. Proszę bardzo. Wchodzimy do galerii, do tego zielonego zdjęcia i szukamy sobie jakiegoś, jakiejś przestrzeni. O, zima. Bierzemy coś zimowego, dobra? No. Okej, mamy zimę. Patrzcie, pięknie. Mróz dzisiaj przyszedł, więc czekamy na to, że też tak będzie u nas wyglądało. Tam w naszych miejscowościach. Okej. Cieszę się, że się podoba. I tam ktoś powiedział, nagraj ha, ha, ha. Ho, ho, ho. No nie nagram ho, 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 bo pewnie tego nie usłyszycie, ale mogę zrobić. A, i ten worek. No, na razie bez worku, bez worka. Zróbmy tak, że powie ho, ho, ho. Więc okej, startuje nasz program. Mamy fioletowy i napiszmy ho, ho, ho. Okej, ho, ho, ho. Jeszcze chwila. Będzie z wielkim. O, coś się tam widzę, coś ciekawego. Joasia Gliwice. A na koniec po rozdaniu prezentów znika, skakując do śniegu. Nie ma sprawy. Możemy tak zrobić. Dobra, mamy początek. Nasz wspaniały Mikołaj powiedział ho, ho, ho. Mam nadzieję, że mogliście to zobaczyć przez chwilę. Pojawia się ho, ho, ho. Dobra. I teraz, co się musi z nim stać? Chcecie, żeby rozdawał prezenty, prawda? No okej, okay, potrzebujemy drugiego duszka. Tak jest, potrzebujemy jakichś prezentów, więc szukamy po prostu w galerii jakichś prezentów. Smog może być prezentem? Oj, ciężko będzie. Szukamy dalej.
Kurczak prezentem. Koń prezentem. Samochody. Lalka. Widzę, że macie takie całkiem przyziemne wymagania, jeśli chodzi o prezenty. Super, bardzo się cieszę. Okej. Szukam, szukam. Świnka z oszczędnościami na święto na przykład. Dobra, gdzieś piłka, 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 piłka. O, jest piłka. No to wybierzmy piłkę taką uniwersalną, kolorową. Dziecko na święta. Okej, mamy piłkę. Dobra. I teraz tak naprawdę musimy zdecydować, co ma się zadziać. Po pierwsze, czy ta nasza piłka ma być na początku. O, o. Czy nasza piłka ma być na początku widoczna? To jest jedno. Po drugie, co ma robić Mikołaj? Okej, piłka ma być niewidoczna. To, żeby zaprogramować piłkę, żeby na początku była niewidoczna, wchodzimy do piłki. Musi być zaznaczona. I w piłce musimy powiedzieć przy starcie programu ukryj piłkę. No dobra, jest jakiś pomysł. Widzę, że Gliwice po prostu liderują. Śląsk. Przenoszę ducha, znaczy przenoszę skrypt znikania. Biorę zieloną flagę. Dobra, jest już. Tak jest. Dziękuję, Kasiu. I daję kropkę na koniec. No to się wydarzyło. Dobra. To teraz odpalmy projekt. Ok. Nie ma już piłki. Ok. No to wchodzimy do naszego Mikołaja. I pewnie nie chcemy, żeby nasz Mikołaj tak powiedział ho, ho i nic więcej. Niech on się trochę przejdzie. Żeby przeszedł się w prawą stronę, no to musimy wziąć sobie w prawą stronę strzałkę. I teraz zobaczcie, dla tych, którzy nie znają miniora. Mamy strzałkę i mamy tutaj jedynkę. Jeżeli wezmę sobie tę jedynkę, to otwiera mi się tutaj kalendarz, znaczy otwiera mi się, ja to nazywam taki kalkulator, mogę zwiększyć ilość kroków, tak? Na przykład 5 kroków. I teraz odpalę program. No i mój Mikołaj przesuwa się o 5 kroków. Za każdym razem. Piłka znika, mówi ho, ho, idziemy dalej. I to jest prawda, tak jak mówi Kasia, że musimy nadać wiadomość, bo to jest troszkę tak, że mamy teraz dwa duszki i żeby te dwa duszki mogły się z tą skomunikować, to piłka musi wiedzieć, że Mikołaj już skończył swoją sekwencję działania i żeby się ta piłka pojawiła w starych czasach dawnych, kiedy nie było jeszcze maili ani żadnych kurierów, tylko byli dostawcy wiadomości, kurierzy na koniach albo jakieś gołąbki i przenosiły wiadomości, to tu też mamy w Scratchu juniorze i w Scratchu wiadomości. One są w żółtej szufladzie i mamy sobie szufladkę piękną z kopertą. Mamy dwie koperty. Zobaczmy. Jedna koperta to jest taka koperta, która jest wysyłaniem do adresata. A druga koperta to jest koperta, która jest po prostu odbieraniem danej przesyłki. Jasne, świetnie, Ania. Mikołaj wysyła. Dzięki za trafny wpis. Piłka będzie czytała. No to wysyłam tutaj pięknie. Zrobię kropkę, żeby był porządek. Kropeczka. Usunę tą otwieraną kopertę i wejdę do piłki. I w piłce robimy tak, że odbierzemy tą kopertę. Odebraliśmy kopertę i tak, Ania, zaraz do tego przejdziemy. I chcemy, żeby nasza piłka, żeby była widoczna, bo teraz Mikołaj przy niej będzie. Też rzućmy sobie jakieś 5 kroków.
Jasne, i pokaż z fioletem. Obok ukryj, jest pokaż. Pokaż. Już mamy. I może nam po prostu kilka razy nawet podskoczyć, jeśli chcemy. Bierzemy sobie skakanie. Robimy sobie cztery. I zamykamy. Ok. To teraz możemy zobaczyć, jak to wygląda na dużym ekranie. Uruchamiam. No, jest piłeczka. Piłka się pokazała. No dobra. No to teraz pytanie do tych, którzy jeszcze nie mówili nic dzisiaj. Chcielibyśmy, że jak piłka podskoczy, już jest, że tak powiem, podarowana przez naszego Mikołaja, to żeby po tym fakcie Mikołaj powiedział: chciałeś piłkę, masz piłkę, proszę, twoja piłka. Żeby Mikołaj powiedział po tym, jak piłka się pokaże, podskoczy. Co trzeba zrobić, jak myślicie, żeby Mikołaj powiedział po tym, jak piłka podskoczy? Pewno, piłka wysyła list. Fajnie, Wiesiu, dokładnie. Cieszę się, że się uruchomili ci, którzy nie mówili. Bardzo mnie to cieszy. Jasne, wysyła list. Znowu wchodzę sobie do żółtego i teraz będzie to, o czym mówiła Ania, że tutaj normalnie jak piszemy sobie listy, jeszcze się czasami to zdarza, taki tradycyjny sposób, a nawet te listy poczty elektronicznej, to je adresujemy, żeby było wiadomo, że jak wyślecie list na kontakt @mistrzowiekodowania.pl, to on do nas przyjdzie. Ale tutaj nie ma takiej możliwości adresowania, w sensie, że piszemy maila albo piszemy jakiś adres z kodem pocztowym. Za to jest coś, co powiedziała Ania. Listy mogą mieć określone kolory. Czerwony, żółty, fioletowy, niebieski, zielony, pomarańczowy. I dzięki temu dany list ma, że tak powiem, może być odebrany przez adresata, który posłuży się tym samym kolorem. Więc już mamy wykorzystanego adresata pomarańczowego, no to teraz bierzemy sobie czerwonego. Jasne, świetnie, Sylwia. Dokładnie tak. Czyli to jest odbieranie, to odbieranie powinno być w piłce, czy nie? Pewno, że nie. I może jak pracujecie z dziećmi, to też warto zadawać takie nawet banalne pytania, bo wtedy widzicie, czy czują, czy rozumieją, czy tylko za wami podążają i odzwierciedlają, więc warto pytać wasze dzieci. Jasne, piłka wysyła zamkniętą kopertę, a Mikołaj otwiera w tym samym kolorze, więc czerwony, ciach, dodaję tutaj, mamy wysłanie, usuwam, wchodzę do Mikołaja i mówię: Mikołaju, odbierz czerwoną kopertę. I tak jak ktoś z was, któraś z was już napisała, Mikołaj mówi swoją kwestię. Pięknie. Mikołaj powie swoją kwestię. Otwieramy na całym ekranie. No to zobaczmy. Uruchamiamy. Ho, ho, ho. Przechodzi. Jest piłka. Oto piłka. Gdzie moje ciasteczka? No dobra. Scratch Junior. Bardzo dużo możliwości naprawdę na poziomie i przedszkola, i myślę spokojnie pierwszej klasy szkoły podstawowej, a może nawet drugiej. Bo oprócz tego, że można tworzyć jakieś takie proste ilustracje, animacje właśnie do tekstów, do jakichś wierszy, jakieś okolicznościowe rzeczy, to można też pójść na przykład w matematykę i przeliczanie. Czyli na przykład pojawia się pięć piłek, dzieciaki przeliczają,
Czy to jest na pewno 5 piłek? I klikają na liczbę 5 albo na liczbę 2. Jak na liczbę 5, to ok, świetnie policzyłeś. Jeśli na 2, to jest 5 piłek. Spróbuj jeszcze raz, przelicz. Więc można wykorzystywać Scratcha Juniora bardzo w takich celach dydaktycznych. Można go łączyć z różnymi treściami. Można robić na przykład takie projekty, w których klika się na przykład na trójkąty tylko, gdzie segreguje się pewne przedmioty, gdzie na przykład można wybierać rzeczy, które związane są ze świętami, czyli na przykład bombki, a nie pisanki, tak? I wrzucamy na jeden ekran bombki, pisanki i dzieciaki mają wybierać. One mogą same dla siebie, jak już będą w miarę sprawnie sobie z tym radzić, na przykład w drugiej klasie, tak jak pisze Agnieszka, to mogą same dla siebie tworzyć gry i potem się nimi wymieniać. Więc można robić takie proste projekty związane właśnie z treściami edukacyjnymi. Plus naprawdę te narracje, jakieś takie ilustracje. Jak dzieciaki też nagrywają swój głos, ilustracje do wiersza, to są naprawdę fajne rzeczy, które je wciągają i też gdzieś tam korespondują z tym, że dzieciaki potem chcą czytać, przenoszą jakieś teksty, piszą teksty swobodne. No i cała matematyka. O, świetnie, Asiu, dokładnie. Ortografia, albo nawet rzeczowniki, albo zwierzęta domowe. No, całe mnóstwo różnych możliwości. A nauka czytania, dzięki Apanaski. I to są takie. Naprawdę świetna rzecz. I jeszcze wam powiem, jak ci wasi uczniowie, gdzieś tam w drugiej klasie, na przykład szkoły podstawowej, już sobie dobrze z tym radzą, to warto pozwolić im na to, żeby w tych trójkach albo w tych parach sami wymyślili sobie temat, czy to jakieś gry, czy to jakieś zadania matematycznego, czy to związane z pisaniem, z czytaniem. Jasne, pokazuję skrypt piłki, proszę bardzo. Tutaj. I wtedy można pozwolić im na to, żeby oni sami dochodzili do pewnych rozwiązań, czyli taki freestyle my to nazywamy. Wtedy jesteście tylko takim wsparciem, w razie czego, jakby mieli z czymś problem. I jak zrobią swoje freestyle, to myślę, że bardzo ważne jest to, żebyście pozwolili im na to, żeby zobaczyły swoje prace nawzajem, żeby z nich skorzystały, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Dokładnie, strzałka w górę. I w dół to jest wysokość podskoku, a nie ilość. Zgadza się. Gdybym chciał, żeby podskoczyła kilka razy, musiałbym zrobić to. O, fajnie, że dzieci już testują. Ja bym chciał zrobić, żeby to kilka razy się zadziało, to mogę wziąć z pomarańczowego. Tutaj mam. Nie, po prostu przesunąłem dalej ten ruch piłki, żeby była dalej od Mikołaja, żeby była bardziej widoczna. Nie chciałem, żeby one się pokrywały. Tak jest, takiego krokodylka. Zrobimy podskoki i wtedy będzie 4 razy podskoczy na wysokość 4. Jeszcze jedna rzecz, taka, która może wam się przydać. Chwilowo zmienię scenę, dobra? Dodam scenę jedną, białą. Kiedy chcecie zaprogramować konkretny ruch, na przykład z tego miejsca, z lewej strony do prawej, to możecie włączyć sobie kratownicę do przeliczania. U góry, po lewej stronie tego miejsca, gdzie wybrałem tło, jest taka ikonka. I widzicie teraz to? Jak powiększę, nie będzie tego widać, ale mamy normalnie zeszyt w kratkę. To pewnie widzicie. Ponumerowany. Jak chcę, żeby mój kod. Jeszcze dołożę jedną rzecz. Czekajcie. To jest, zanim się to dołoży, powiem, to właśnie jest to, o co chodzi, bo w momencie, kiedy pokazujecie taką kratownicę na komputerze, jakiś układ odniesienia, to dzieciaki już to znają, bo one to przeżyły. Przeżyły to z wami w różnych grach, w różnych zabawach i to jest im bliskie. Tak, Ewelina, zdarza się czasami takie rzeczy, zdarzają się. I dzięki temu ja wiem, żeby kod doszedł do swojego kolegi, który tu jest niebieskim, w zielonym kapeluszu, to musi zrobić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 15 kroków. I wtedy wiem, że muszę wziąć flagę, niebieską strzałkę w prawo,
połączyć to ze sobą, wpisać 15, 1, 5, pięknie, domknąć temat. Jasne, nie przy tym duszku, dziękuję za czujność, Aleksandra. I wtedy, jak zrobiłem coś takiego, to mogę z tego fajnie wybrnąć, wezmę sobie ten skrypt i przerzucam go do kota. Chodź, chodź, chodź. Chciałbym, żeby to tak działało. Czasami emulator też rządzi się swoimi prawami. Nie zawsze nas słucha od razu. Ale ja wiem, jak z tego wybrnąć. Kota wyniosę tu. Haha. A kolorowego niebieskiego wyniosę tutaj. Nie, 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 nie chcę cię skasować. Chodź, duchu. Tak, na tablecie działa przenoszenie, a emulator ma swoje minusy też, niestety. No. Dobra, i podszedł do kota. I może do niego zagadać. To tyle z Scratcha Juniora, który jest, można spokojnie warsztat prowadzić przez 8 godzin z Scratchem Juniorem i może być ciekawie, no ale nie mamy tyle czasu. Więc przejdę teraz jeszcze do Bit by Bit. No cudowne to jest, uwielbiam Bit by Bit. Siedzę nad tym, już jestem pod koniec tych wszystkich rzeczy, które tam są. Hop. O, bit by bit. To jest nowa rzecz. Wiecie, w tym programowaniu cały czas pojawiają się nowe rzeczy. Myślę, że na miesiąc jest ich kilkanaście, ale tak na kwartał pojawiają się dwie, trzy, które mówimy, tak, to jest to, o to mi chodziło. To mi było potrzebne. Jesteśmy bit by bit. Mamy tutaj różne etapy. Wejdziemy do etapu pierwszego. Wejdźmy sobie do dwójeczki. I patrzcie. Mamy dwa cudowne stworki. Już słodka jest ta w ogóle grafika i kupuję, myślę, od razu. I też można zrobić to na offline'owo spokojnie. Bo każdy z tych duchów ma, że tak powiem, wpisaną zasadę, tak jak w Kodable, że jeżeli patrzy pomarańczowy w prawo, to on idzie w prawo. Jeżeli niebieski patrzy w dół, to będzie szedł w dół. Do jakiego momentu? Do takiego momentu, aż mu poprzez strzałki, które są na dole, w odpowiednim miejscu, nie powiem, słuchaj, a teraz zmień kierunek. No i jak mam niebieskiego, to wezmę sobie strzałkę niebieską i chcę, żeby niebieski w tym miejscu, jak dojdzie na sam dół, zrobi jeden krok w dół, drugi krok w dół, na tym drugim kroku, żeby zmienił kierunek i poszedł w prawo do niebieskiego portalu. Więc wkładam tutaj super strzałeczkę. Mówię, idź w prawo. Moje prawo, a czy to wasze prawo? Pewnie to też wasze prawo. Dokładnie. Ok. I pomarańczowy, tu będzie łatwiej. Tak, nasze prawo. Właśnie, nasze prawo, Sylwia. A jego? Jego lewo. Znaczy, że mieliśmy dużo ćwiczeń już z tego. Ojej, zabrakło mi słów. No dobrze. A pomarańczowy w dół. O, dziękuję. Orientacji w przestrzeni i w schemacie swojego ciała. Jesteście niezastąpione i niezastąpieni, jeżeli tam gdzieś jest jeszcze jakiś rodzynek. Okej. Okay. A z pomarańczowym będzie mi łatwiej, bo powiem, to będzie w dół i to będzie też jego w dół i moje w dół. Okej, okay, i trzaskamy. Idziemy, hop, i udało się, wspaniale, jesteśmy dalej. Przeszliśmy. Więc te etapy są dość proste i teraz uwaga. Jak zaczynamy, zawsze po pierwszej rundzie jest reklama. Całe szczęście, potem już jej nie ma. Tylko przy pierwszym razie jest reklama, potem już jej nie będzie. Idziemy dalej i pojawiają się wspaniałe skoki. O, cóż to za... Alicja 1, cóż to, cóż, co to za hakerstwo? Co to za znaczki? Teraz mamy skoki. Jak chcemy, żeby pomarańczowy przeskoczył do żółtego, do pomarańczowego, to wrzucamy mu sprężynkę, mówimy mu idź w lewo. Sprężynki służą do skakania. Pewnie dzieci, a młodzi hakerzy, to cudownie. Albo jeszcze lepiej, kot. No Scratch był, to może i kot. Wrzucamy, idziemy i jesteśmy w domu. No i takie zabawy po prostu. Cudowne, fajne zabawy. Można sobie je rozplanować też na kartkach, gdzieś naklejać. I słodkie one są, mega słodkie.
Więc polecam nawet. Aha, i działa na smartfonach. Nie musi mieć 7 cali, tak jak Scratch Junior. Więc myślę, że wystarczy. Naprawdę dzieje się dużo, dużo, dużo różnych rzeczy. Zaraz wam wkleję odnośniki do tego na czacie. Tylko się, że tak powiem, pokażę z powrotem, żebyście mnie widzieli. Wyłączę swoją. Że tak powiem, już nie będziecie podglądać mojego ekranu. Koniec tego. Okej. Jestem z powrotem, mam nadzieję. Jestem. Słuchajcie, bo Ania będzie opowiadać. Za moment się nam uruchomi, a ja wam w tym czasie jeszcze wkleję różne linki. Jak chcesz emulator, proszę bardzo. Oto emulator. Emulator na dole w czacie. Proszę bardzo. I oczywiście bit by bita też, proszę bardzo, daję w czacie. Ania już jest, widzę, że tutaj powoli się wbija. Co jest? O, proszę bardzo, to jest bit by bit. Więc gdzieś tam Ania chciałaby wszystko zaczynać od nowa, bo tak dobrze się czuję z wami na webinarze, że chciała zaczynać od początku, ale ja po prostu już przejdę od. Tu byliśmy. Okej, tu byliśmy, tu byliśmy. Nie trzeba się rejestrować. Bo jeżeli Google Play chcesz skorzystać, to tak. To musisz mieć konto gmailowskie, żeby z tego skorzystać. Czyli to tak, ale żeby potem korzystać już z aplikacji, to nie musisz. Czyli byliśmy tutaj. Tu Ania wam uchyliła trochę rąbka tajemnicy. Zobaczcie, jakie tam czary są jeszcze. Bo te ludziki mogą potem zmieniać kolory. Mogę wam się przyznać do czegoś. Bo ja grałem w tą grę. Nie wiem, czy w ogóle chcecie jeszcze jakieś takie bocze. Ania, nie, już za dużo, nie? Mówię. Nie, no mów, mów, proszę bardzo, mów, Dobra, mów. przyznam się do tego, że czasami to rzeczy nie są oczywiste. No, bardzo mi się dobrze w to grało. I doszedłem już do trzeciego etapu, jedenasta część. I patrzę po prostu na scenę i mówię, nie jestem w stanie tego przejść. Bo okazało się, że potrzebowałem zmienić ludziki, żeby miały kolor pomarańczowy, a według mnie można było zmienić tylko na kolor niebieski. No i dopiero zapytałem na grupie trenerów po jakimś miesiącu walki z tym, znaczy odłożyłem to na bok po prostu, i okazało się, że jak się kliknie na kolory w środku, to można zmieniać kolory. Jasiu nie działa na kompie bezpośrednio, działa na Androidzie. Nie działa na Windowsie bezpośrednio, chyba że sobie zapodasz emulator, to wtedy tak. Dokładnie. I fajna rozrywka też, naprawdę fajna rzecz. I spokojnie, jak ktoś gdzieś napisał na grupie którejś naszej, że to są, albo w jakimś materiale filmowym, chyba w Poznaniu, w Kokórce, jak dzieci, wnuczki z dziadkami razem pracowali. Dziadkowie powiedzieli, to jest lepsze od krzyżówek. I coś w tym jest, więc spokojnie. Zaraz sprawdzę, czy tylko na Androidzie. A jak Ania będzie mówić, to zrobię małe badanie i wam wrzucę, ok? A teraz już po prostu Ania, ja znikam i będę badał, czy iOS też da. Na iOSie też spokojnie na iPadzie chodzi, nie ma nawet reklam, to mogę od razu powiedzieć. Natomiast po którymś poziomie niestety robi się płatna. Musimy sobie troszkę zmodyfikować program, bo zostało nam mało czasu. Chciałam Wam pokazać parę takich aplikacji użytkowych do robienia na przykład kolaży ze zdjęć, ale myślę, że to sobie odpuścimy, a przejdziemy sobie od razu do takiej aplikacji, która bardzo podoba się dzieciom. Potrzebujemy do niej właściwie tylko jeden, jedyny tablet na grupę, czy nawet smartfon. To będzie aplikacja Kuiver 3D. Na czym ona polega? Otóż tak, trzeba sobie wydrukować kolorowanki. Kolorowanki drukujemy normalnie na komputerze. Wchodzimy sobie na stronę Kuiver.com, Kuiverversion.com i tam możemy sobie wybrać z różnych obrazków, z różnych kolorowanek. Część jest niestety płatnych. Natomiast tych bezpłatnych
i jest całkiem, całkiem sporo do wybrania. I taką kolorowankę zwyczajnie dziecko sobie koloruje. A więc gdzie jest ta magia? Otóż, kiedy później ściągniemy sobie aplikację i zeskanujemy kolorowankę, którą zrobiło dziecko, to ona nam ożyje. Jeśli wybraliśmy sobie autko, to autko będzie na filmiku wyglądało identycznie tak, jak dziecko je pokolorowało, więc jest motywacja do postarania się ogromna. Nawet te osoby, które zawsze gdzieś tam się migają i nie przepadają za tego typu aktywnościami, tutaj były absolutnie pierwsze do kolorowania. Ten samochód dodatkowo świecił, miał klakson, więc radość jest przeogromna. Kiedy wybieramy jakieś postaci czy zwierzątka, to one będą się poruszały, machały, więc radość jest ogromna. Warto sobie popróbować i wykorzystać to na zajęciach. Jeszcze tutaj mam dla Was QR kody. QR kody są bardzo proste. Proste są nie tylko do odczytania, ale również do wygenerowania. Na początku, jak je zobaczyłam, to tak mi się wydawało, że oj, ciężko z tym będzie w przedszkolu, bo dzieci nie potrafią czytać, więc jak ja im jakiś napis zakoduję, to będzie problem. Natomiast możemy równie dobrze zakodować zdjęcie, możemy zakodować stronę konkretną www, co się na przykład świetnie przydaje na zajęciach, żeby dzieci nie wędrowały sobie po całym internecie, tylko biorą sobie taki kod QR, odkodowują i automatycznie znajdują się na właściwym miejscu. Tutaj, jeśli macie zainstalowaną aplikację do odczytu QR kodów, to jeśli odczytacie ten QR kod, to przeniesie Was do artykułu, jak my w przedszkolu wykorzystywaliśmy właśnie takie QR kody. Jeśli chodzi o aplikację do odczytu, to właściwie wybór jest ich ogromny. I tutaj trudno polecić którąś konkretną. Każdą, którą testowałam, która miała oceny powyżej 4, każda z nich była naprawdę, naprawdę bardzo w porządku. Musicie sobie też popatrzeć, bo na przykład niektóre po olaminowaniu kartki mają problemy z odczytaniem. Niektóre potrzebują też, żeby wydruk był mocny. Wtedy tego tuszu idzie sporo, a są takie, które sobie radzą i przy bledszych wydrukach, więc to już po prostu trzeba sobie zwyczajnie sprawdzić, która komu przypasuje. Ale te apki służą nam do odkodowania. A w jaki sposób możemy sobie wygenerować taki kod QR? Nie jest to nic trudnego. Wchodzimy na stronę qronline.pl. Tych generatorów też jest spory wybór. Ja korzystam z tego, dlatego że jest całkowicie bezpłatny. Udaje się wygenerować nawet bez logowania, z tego co pamiętam. I jest bardzo intuicyjny. Bardzo prościutko się to robi, a z której apki korzystam, to zaraz, jak tutaj powiem, jak to wygenerować, to zaraz pokażę, z której ja korzystam apki do odkodowywania. Kiedy wejdziemy sobie już na tą stronę z generatorem kodów, to tutaj, jak widzicie, mamy zrzut i możemy tak, zrzut ekranu, możemy wpisać adres strony www, i wtedy taki wygenerowany kod nas przeniesie na tą stronę.
Możemy sobie wpisać też dowolny tekst, możemy podać link do jakiejś grafiki ściągniętej z sieci, ale to, co dla mnie było najbardziej przydatne, głównie dlatego, że pracuję z dziećmi małymi, więc mi najbardziej przydawały się zdjęcia. Ja chciałam mieć w ten sposób zrobiony QR kod, że jeśli dziecko odczyta, to tam będzie zdjęcie, nie grafika ściągnięta jakaś z internetu, tylko konkretne zdjęcie, które jest mi potrzebne. Tutaj nie ma takiej opcji, że gdzieś wchodzi się do naszej galerii z komputera i ściąga takie zdjęcie. Musimy się posłużyć troszeczkę takim podstępem i można zrobić w ten sposób, że jeśli wejdziecie sobie do Peak College, to jest aplikacja, jedna z chyba z takich bardziej popularnych do tworzenia kolaży ze zdjęć, i tam wrzucicie sobie zdjęcie, nawet jedno pojedyncze, i zapiszecie to zdjęcie, to możecie wtedy pobrać link do tego zdjęcia. I wtedy ten link tutaj wklejamy właśnie w to miejsce strony i wtedy uda nam się w łatwy sposób zakodować nasze wybrane zdjęcie. Jak możemy to sobie na zajęciach wykorzystać? Chociażby fragment jakiegoś zdjęcia dziecko odkoduje, a potem szuka, do którego dużego będzie pasowało. My sobie w ten sposób też tworzyliśmy zespoły. Na przykład kolory pionków były zakodowane i wtedy nie było najmniejszych problemów. Radość była tak wielka z tego, że mogą sobie ten QR kod odszyfrować, odkodować, że już to, do którego zespołu trafiły, jak najbardziej przechodziło gładko, nie było tutaj żadnych kłótni, żadnych sprzeczek. QR kod zadecydował za nich i bardzo byli z tego zadowoleni. Kiedy wpiszemy już stronę, ja tutaj akurat wpisałam mistrzowie kodowania, to klikamy wygeneruj kod. I jak to klikniemy, pojawia się nasz kod QR i możemy go zapisać w postaci, mamy kilka możliwości, może to być PDF, tutaj wtedy patrzymy, do czego będzie nam potrzebny ten QR, jak go chcemy użyć i sobie po prostu w takiej formie pobieramy na swój komputer. Taki kod później można pobrany sobie wydrukować, zabrać ze sobą i wykorzystać na zajęciach. Mamy tutaj jeszcze chmurę wrazową, ale myślę, że tą chmurę wrazową nie zdążymy już sobie niestety omówić. Tutaj ktoś się pyta o kolorowanki. Te aplikacje, które animowały nam kolorowanki, to aplikacja zczytywała nam już kolorowankę, skanowała i wprawiała ją w ruch. Natomiast taką kolorowankę można normalnie sobie wydrukować również na komputerze. Niekoniecznie musimy łączyć tabletu z drukarką. Możemy sobie wygenerować taką kolorowankę również na tablecie. Jeszcze tylko szybciutko wróciłabym do tych aplikacji użytkowych, które pominęliśmy. Sekundeczkę, może tak bardzo, bardzo szybciutko przelecimy. O, tutaj mamy właśnie Peak College i to przez tą aplikację zazwyczaj wkładam zdjęcie, które później sobie do QR-a koduję. W inny sposób nie udało mi się jeszcze tego obejść. Nie wiem, w jaki inny sposób można sobie zakodować zdjęcie. Jeśli ktoś wie, to niech się podzieli na czacie taką informacją.
Natomiast to jest sposób sprawdzony, idzie gładko, szybko, więc można sobie w ten sposób poradzić. Pikkolacz też jest bardzo taką intuicyjną aplikacją. Jeśli chcecie sobie na szybko parę zdjęć jakoś tak obrobić, żeby w formie kolażu fajnego zrobić, to bezproblemowo można z niej korzystać. Tutaj wszystko się robi intuicyjnie, można sobie wybrać freestyle, wtedy nam się te zdjęcia układają dowolnie i my decydujemy, które będzie większe, które będzie mniejsze, jak je ułożymy. Możemy sobie wybrać jedną z gotowych ustawień już propozycji i też tutaj jeszcze można te zdjęcia powiększać, pomniejszać. Można sobie wybrać ramki w dowolnych kolorach, dodać tekst, dodać tło jakieś. Jest sporo tych możliwości. Następną jeszcze taką apką, jeśli chodzi o zdjęcia, którą lubię i z której można sobie porobić takie troszkę zdjęcia, powiedzmy, z lekkim bajerem, takie na mniej poważnie, to jest taka aplikacja PipCamera i tutaj możemy zamknąć swoje zdjęcie, czy w kropelce, czy w jakiejś bombce. Tych propozycji jest bardzo, bardzo dużo i też jest bardzo intuicyjna. Wchodzimy sobie w buteleczkę, wybieramy sobie zdjęcie z galerii lub robimy zdjęcie. Możemy zrobić sobie tutaj, przestawiając na selfie, również autoportret. No i później wybieramy z tych gotowych propozycji, a jest ich bardzo dużo, jak to zdjęcie ma dalej wyglądać. Ta aplikacja PipCamera też pozwala nam, jeśli wybierzemy tutaj tą ikonkę z trzema kółeczkami, na takie różne dodatkowe efekty. Zmienia nam nasze zdjęcie na różne sposoby. Też jest taka fajna, bardzo, bardzo przyjazna. I jeszcze aplikacja, którą stosuję zamiennie z PicCollegem, to jest Live College. Ona daje tutaj dużo takich gotowych już propozycji, więc bez najmniejszego problemu znajdzie każdy coś dla siebie. Mamy takie bardziej tradycyjne podziały. Mamy tutaj takie troszkę innego typu. Mamy gotowe plakaty. Tutaj akurat przykładowy mój kolaż, taki zrobiony na szybciutko, właśnie z jednego z plakatów. Na plakatach są jakieś dodatkowe elementy, napisy, jakieś dodatkowe obrazki, ale każdy z tych elementów można sobie wyedytować, można sobie zmienić. I też króciutko, szybciutko, nie zajmuje nam to dużo czasu, a możemy uzyskać fajny efekt. Możemy wybrać tutaj też z takich propozycji 3D. Też te zdjęcia naprawdę wyglądają później bardzo atrakcyjnie. Możemy sobie poprzemieniać w takie znaczki pocztowe, więc to jest jedna z takich moich ulubionych aplikacji do bawienia się zdjęciami. No i moi kochani, widzę, że czas nam dobiegł do końca. Poczekamy, wróci nam pewnie też tutaj Krzyś. Jest Krzyś. Na razie nie ma. Jeśli macie jakieś pytania, to proszę, to jest ten... Mam kilka informacji, drodzy, do Was. Ponieważ to jest ostatni webinar z tego cyklu, więc po pierwsze bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami. Wasze zainteresowanie w sumie przekroczyło nasze wyobrażenia, bo bez tego webinaru, razem z dzisiejszym webinarem było Was ponad 150 osób. Głośniej mówić, dobra, było Was ponad 150 osób dzisiaj, a łącznie na wszystkich webinarach mieliśmy ponad 4000 200 uczestników, tego ponad 2164 jednorazowych, więc to robi dla nas
Wielkie WoW i tak dalej. Zainteresowanie olbrzymie. Dziękujemy. Tak, jutro domyka tą koronę webinarów Pocket Code. Packet Code. My oczywiście o tym, co dalej, myślimy o tym, co w nowym roku, ale dajcie nam przeżyć święta, dajcie nam złapać oddech. Wy też złapcie oddech. Na pewno w życzeniach, które wam wyślemy, też wam napiszemy, że co dalej w nowym roku, to będziemy was informować w nowym roku, już po trzech Zaświadczenia też królach. będą, oczywiście. Więc jeśli chodzi o zaświadczenia, to na pewno one będą też wysłane do was, żebyście mogli. I bardzo, bardzo ważna rzecz. Ponieważ wychodzicie stąd niebawem, to jeszcze mam dla was wielką prośbę. Jak wychodzicie, to w klik webinarze jest ankieta. To oprócz punktów napiszcie kilka rzeczy, co myślicie o tym cyklu, który właśnie się skończył. Bo my pewnie jakieś tam wasze wypowiedzi też będziemy korzystać do podsumowania tego wszystkiego. A to szczególnie dla dziewczyn, które to prowadziły, bo to ich webinar autorski. Ja je tylko wspierałem czasami, bo jesteśmy elastyczni, więc czasem tak trzeba. Ale jak widzicie, Asia też z nami tutaj jest. No dobrze, wesołych świąt, dużo cierpliwości, do nas też, ale na pewno po święta będziemy ładować akumulatory. Całe szczęście, że jeszcze jest ten Trzech Króli, nowy rok, a potem bierzemy się do pracy i będziemy was też informować, co przed nami, bo na pewno będą rzeczy, które są przed nami, ale dzisiaj nie powiem jeszcze. Nagranie, ktoś się pyta, nagranie oczywiście będzie. Nagranie będzie tam, gdzie zwykle. Dokładnie tak. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Więc, że tak powiem, dzisiaj podpórzcie się Dziękujemy. ankietą bardzo mocno, a nie oddam głos, niech ona kończy to webinar dziewczyn, ja znikam. Chyba, że ktoś ma jakieś pytania, to jeszcze niech tam coś napisze po prostu. Macie pytanie jakieś do Krzysia, zanim zniknie? Powiedziałem, że wam nic nie powiem, no ale możecie pytać. Dobrze, ja również Wam życzę wesołych świąt i również mam nadzieję, że gdzieś.